Zaczynamy wieśka, dobra, tu się... Live. Tu się modlą do tego. Dobra, na start! Jedna partyjeczka. Co babka ma? Jedna partyjka na start. Oj, pieprzona jedna partyjka na start. Nice. Oczywiście. Oczywiście. Ej, babka nas oskubała na stówkę. No to dwie partyjki się zapowiadają. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Nice. Babka wejdzie czy nie wejdzie? No jedno musi, to wejdzie. I oczywiście trafi szóstkę albo jedynkę. Ja nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no. Nie jestem uzależniony, mogę skończyć kiedy chcę. Każdy jest równy. Co jeszcze? Dwójka, dwójeczka. Przegraliśmy, 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 przegraliśmy. Co nam brakuje? 6, 4, 3, 2, 1. Czyli co? To? Piątka? Nie. Co chodzi? Przecież to było! Ale co się dzieje? Nie da się wygrywać w te kości. To co, wyrzuci same trójki? A nie, wszystko przerzuci. Ja pierdziel. Babka to wiedźma, czaruje kości, no. O, czekaj. 6, 5, 4, 3, 2. Nie dropnie trójka, wiesz o tym. No, Boże, widziałeś to?
O, w końcu na korzyść. Szmata stara. Nie weszła, no i nie mamy siana. Stara rasz ploty. Ty, nice, full. Jesteśmy na 0 XD. Słuchajcie mnie. Wiedźminie, bandyci z suchych krain wypytywali o ciebie. Ich znakiem był ognisty jaszczur. O. Salamandra wie, że byłem na bagnach. Ciekawe skąd. Brali nas na spytki i grozili nam. Chcieli wiedzieć, kim jesteś i co zamierzasz. I co powiedzieliście? Jestem silny wiarą w panów. Nawet gdy mnie torturowali, nic im nie powiedziałem. Podobnie inni. Nikt w wiosce nie puścił pary z ust. Siema. Dziękuję, przyjacielu. Bandyci zostaną ukarani. Już wam nie zagrożą. Niech wodni panowie prowadzą cię prostymi drogami. Do zobaczenia. Błogosławio... Aha. Dobra, jakie mamy questy na bagnach? Gra w kości to zawsze. A list? Aj, do dziadka miałem się udać, tak, Sara pójdę. Algula muszę znaleźć. A nie ma. Piesek zmoknie. Piesek zmoknie. Wspaniała ulewa. Wspaniała. Kotek zmoknie. To cześć. Mi się podoba. Jak do starego? Wspaniała ulewa. Wspaniała. A, tu się da chodzić. Ba, ba, ba. Witaj. Ba, ba, powitać, panie, powitać. Co się stało? Teraz nic, ale jakem miał 6 lat, to mnie cegła na łba spadła. Taka zabawa była. Rzucał kto cegłę w górę i trzeba było policzyć do 5, a później wiać, bo cegła na łba spadała. Jażem w rachunkach nigdy mocny nie był. Mówią, że głupi jestem przez te cegłę. Ja pierdzielę. Ale jak trzeba pomóc, gdzie trafić, to tylko do mnie, bo widzicie, ja nigdy nie błądzę. Zatem dobrze trafiłem. Opowiedz mi o bagnach. Bagna są duże i głębokie i komary w dupę tną. Oj, strasznie ostatnio tną. Kto mieszka na bagnach? Na bagnach to mieszkają druidy, cegnarze, drwalce i potworzyska i komary. Mhm. To o czym opowiadać? O Jezu. Opowiedz o komarach. Oczywiście to jest herba. Zykaczy. Gamratka ich mać co roku więcej chyba. A najwięcej to kole wież znajdziecie. Wierzę? A no jak prosto ku zachodowi pójdziecie i kole chatki ku południu skręcicie, to do wieży magowskiej dojdziecie, bo ale zamknięta ona i nic tam, ino komary zatracone i globy jakoweś, O ceglarzach. No ceglarze to by, Rap przekazem. Prosto pójdzie, tej wiocha będzie.
tam starsza sieć. Jej słuchać, a my cegły robimy To już tylko daliśmy danie, Kes. Chcę tam wiedzieć. Powiedz o potworach. Potworów ci u nas dostatek. Mamy tu błędaki i mamony, przez które mamony? Uczciwy ceglarz nie może trafić do domu. Latawice, hołoboldy, co kraśne czapki noszą. A poza tym? Poza tym komary. Jak znajdę druidów? To najdalszy zakąteczek. Tam mój drzewa piękne i stwory dzikie z druidami siedzą. To będzie prosto... Ceglarz z Łodzi? ...południowy zachód, ale iść trza przez przesiekę albo inaczej, ale to już powiedzieć się nie da. Dobra, jeszcze drwale. My nie byliśmy u drwali, no. Drwale siedzą na przesiece, a gdzie indziej mieliby siedzieć? Gdzie jest przesieka? Trzeba było tak od razu. Wycinka jest na południe od wioski ceglarzy. Najpewniej ścieżką iść, straszną jaskinię minąć i dalej o, aż do przesieki. Słuchajcie, to jest ta, co byliśmy? Bywaj. Tu są drwale gdzieś? A tu wycinkę jest. Podoba. Wspaniała ulewa. Witam, witam. Siema, panowie i panie, oczywiście. Witam. Nie widzę nigdzie Algula. Cześć, co my tu robimy? Tu miałem coś przeszukać. Aha, w tym dole. Albo w tym. Ale tu nic nie ma. Co ja mam tu przeszukać? A, tam. Znowu nieznany. To był Berengar? Tu? Ten? Aha. Sraka. Co to jest? Dom dziadka. Właśnie pytanie, czy tu nam zlicza, ile jeszcze tych zostało? Tylko trzy, te chyba dwa zabiliśmy. Chyba te. I trzeba znaleźć dziecko, widzowie. Trafi się, to weźmiemy. Utopiec. To mi się podoba. Kogo dziecko? Nie wiem, niczyje. Ciało to było chyba. Nie. To jest chata dziadka, o tu bliziutko było.
Zapraszam. Kurde, no. Co taki tank? Ale walka, no Wiedźmin 1. Klasik. Tu nic nie ma? Dobra, dziadek. Mało HP. Siedź, dziadzie. O kurde, książki. Przeczytane niby, ale a no te, dobra, po dziadku wrócimy do miasta sprzedać rzeczy i tego, i do alchemika, i tak mieliśmy iść. Znowu jestem głodny. Coś trzeba wypieprzyć. Zanim mnie popieprzy. Czego chcesz, wnusiu? Tylko się tu rozejrzę. Jeśli musisz. Zapraszałeś mnie. Tylko się... Jeśli... To się pieprz, stary dziadu. Co to było? Miejsce mocy. I tepniemy się. Przetestujemy TPK. To chyba był jakiś quest. Witam, witam. Gdzie jest ten? O. O. Przetestujmy. No. Działa. No way. Co? Nie może opowiedzieć o tym? Animacji nie ma, no nie to co Gothic 3. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. To ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym.
Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia. Ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. O, no i git. Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. No i to mi się podoba. Bywaj. Receptura. Ulepszenie inteligencji. Co? Ciekawe. Kości. Sram na te kości. Jak do... wyjdzie z... By... Myślałem, że coś jest. Dobra. Co z mapą? No jest to uzależnione, nie? Sprzedać dla dziadka wszystko, co mam. I można iść dalej. Nie ma gdzie się śmierzyć. Dziwne. Chodź. Dobra, a więc tak, serce golema przeczytane, to można oddać. To też. To też. To też. To też. To też. No. Ty no, i jak tego Algula znaleźć? Dobry elf, to martwy elf. Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Pójdźmy do tego. Jednak elfy zdecydowanie najgorsze. Siema, Flap. Co znaleźć? Algula. Dwa zabiłem, potrzebuję trzeciego. Żeby oddać questa. Wiem, że one się respią losowo, ale mi się nie chce zrespić. Śmieć. Znaczy nie, on się w dzień pojawił na cmentarzu. Nie trzeba nocy, ale... Ale to nie wiem, czy to jest losowe, czy jest ograniczona ilość. No robiłem, tak, nie chcą mi się zrespić. To jest problem. No byłem na tym cmentarzu, nie wiem w ogóle czy mogę tam jeszcze wejść, ale wejdę jeszcze raz, może się akurat zrespi. Bo to już jest taki skam. Weźmy tak. Ty, nosić te brosze? Nie mam pojęcia. Chcę od... Nie no, zarąbista jest właśnie ta gra. System walki wiadomo, no największy minus. Ale tyle dobrego, że pomyśleli o tym systemie, walce grupowej, która... Jak jest dużo mobów, to możesz szybko skipnąć.
Dzięki Flap za 30 lat. Podejrzane. Ale no, gierka jest serio dobra. Ej! To zwiększa obrażenia od znaków? Kurde, zrobię chyba jedno na potem. Aluj. A rzeczywiście, nie mam... A mogę dać to? Nie. Trzeba by alko kupić i może porobić, czy nie? Czy pieprzyć to na razie? Dodatkowymi składnikami. Jedyną brochę, jaka chcę mieć przy sobie, to twoja. Ja mam 16. Tylko kość. Dobra, pójdę do tego, no. Bo nie wiem, czy mogę tam wejść. Ale nie no, Flap, giereczka serio dobra jest. Na dzisiejsze czasy. Fabułka, klimat. Serio zarąbiste to jest wszystko. No największy minus. Ta walka, która dosłownie obrzydza wszystko. Na wejście, nie? Wydaje mi się, że właśnie przez tą walkę ludzie w to grać się chcą, a ta gierka jest serio dobra. A on nie chce. Mogę, że proszę. No grafika jest taka o, nie? Ale przyzwyczaja się człowiek. Pewnie będzie mocny przeskok z Wiedźmina 1 na 2. Co do gameplayu i grafiki, ale nie no. Jeżeli chodzi o grywalność, klimat. O taką książkowość, powiedzmy. Bo wiadomo, że książka to jest na podstawie Wiedźmina i to trzeciego, nie? Ale później powstała jedynka, nie? Ale wiesz, o co chodzi. Dobra, mam plan. Stoję w miejscu. Ostatnio jak tu stałem, to wyszedł Algul. Stałem se tu. Ta gierka to bardziej przygotowka niż RPG, zgadzam się, no. Chociaż rozwój postaci, no. Czuć ten... to, że wbijasz level, jesteś dużo mocniejszy. Nie wiem, ten poziom trudności jest chyba jakiś fejkowy. Nie wiem, na czym on do końca polega. Ale... ale czuć, że się wzmacnia wiesiek. Ale gierka jest naprawdę dobra. Oko za Rondir. Nie, nie, tylko gierkę zabrać. Spoko, Soulek, dobrze, to będę brał. No podobno w dwójce. Da się z jedynki też, tak pisali. A, no, no, no. Pobiegam tu chwilę, może wyjdzie ten Algul, bo bym tego questa zrobił, a nie mogę. No to wnerwia. A on wyszedł w dzień wtedy, jak tu sobie biegałem. Właśnie nie wiem, od czego to zależy, ale w dzień wyszedł. Co to było? Coś mogłem kliknąć? A, to... nie wiem, do krypty może wejdziemy? A wejdę do tej krypty jeszcze. Chociaż tam się chyba już nic nie respi. No na bagnach ani razu nie miałem, a dużo biegałem w nocy. Właśnie miałem tutaj dwa Algula. No ale ja potrzebuję trzech.
Ta, ale to bardziej tak jak właśnie... Kurde, się zastanawiam. Wydaje mi się, że jak Wiedźmin 1 się bardzo komuś podoba, to może się mniej trójka podobać, dwójka, jeżeli chodzi o gameplay. No bo to Wiedźmin 1 jest dla dziadków, tak mi się wydaje. Że gameplay typowo dziaderski. Oni celowali w starych ludzi. Że wiesz, siadasz sobie, pauzę dajesz, klikasz, żeby Geralt zabił mobka. A w trójce, znaczy ja nie wiem jak trudna jest trójka, bo nie grałem, ale jednak jest chyba zręcznościowa, nie? Unika, tak? Na końcu tu był Algul, zobaczymy, może się zrespił. A idzie expić w tej części, tak że biegasz po bagnach w nocy i tylko bijesz słabo i level będzie leciał? Bo wiem, że to daje expa, ale nie wiem czy to jest serio efektywne. Jest! Dobra. Wiedźmin jest niemiecki, gotyk polski. Nie wiem jaka jest trójka, no raczej to są gry typu fabularne. No ale gameplayowo no to rzeczywiście jest przygodówka bardziej, bardzo dużo biegania. Dialog, na dialogach się opiera. Gameplay jest, wiesz. Kurde, co jest? Najpierw były gry, później książki. Najpierw był Wiedźmin 3, na którego powstała gra mobilna, na której powstała Kinder Niespodzianka. Potem były ręczniki na plaży w Gdańsku, na których powstały w bazie książki. A na bazie książek powstał Andrzej Sapkowski, który na bazie samego siebie stworzył emotkę Geralt. Mniej więcej taka jest geneza. Wydaje, wiesz? Remake goticzka, no. Raczej to już nie będzie gotik, ale i tak zagram, kurde. Ciekawe jaki będzie polski dubbing. Wiesz, że niby pierwsze opowiadania Wieśka to niby lekki plagiat? Coś tam słyszałem, ale nie wiem ile w tym prawdy. O co? Można. Tak, Saulek, dobrze mówisz. Mogło tak być, no. Ja mam szyjawy już. Mam, wiesz? Z od Dryady. Na koniec streama zdobyliśmy, no. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Alguli? Tak. Tak. Trzy świeże dawki. Wspaniale! Weź to złoto jako nagrodę. Ile? Ile? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Za tyle roboty 150. Mało.
No właśnie wtedy jakoś ja zdobyliśmy, wiesz? Wukong to był, no. Małpią mordę ma. Ale to nie jest człowiek, to jest serio małpa ten Kekin. No bo on mieszka w dzielnicy nieludzi. No i wygląda, a wygląda jak człowiek, więc to jest małpa. Iluj. Teoria się potwierdziła. Niestety, ale taka jest prawda. Co? Może ci się nie podoba? Może tym, z tym coś się ruszyło? Tak. Mocny alkohol. Kurde, drogo, ty. Drogi! Pieprzę cię. Dobra, to idziemy. Jedna jeszcze ta na E została. E coś tam, taka roślinka. Przewidz czas. Jesteś. Tak. To jest ostatni quest z tych. Lokacja bagna, obrzydlistwo. Ale bardzo proste bagna. Ja się przyzwyczaiłem przez Soulsy, że bagna to jest najgorsze, co może być. A tutaj to jest. Biegasz sobie po prostu. Nawet nie ma żadnego miejsca, gdzie się ciężko dostać. Po co tu jest cutscenka, a na TPKU nie ma? Raz ją obejrzeć i skip, relini. No dobra, już uspokój się, Geralt, nic tu nie ma. Twoja wyobraźnia. Golem. Czekajcie, a zobaczę, czy jeszcze jakiś quest jest. Kurde! Pieprzony list! Ja pierdzielę, jeszcze ten odgromnik. Ja, po co ja tu przyszedłem? Dobra, pójdę dopiero jak... A, i mamy do oddania wilki, no tak. Pójdę dopiero jak zabiję tego, tylko dziecko. Ja to dziecko gdzieś widziałem, tylko nie wiem, czy to było to. Był chyba zabłąkany dzieciak napisane. Ale gdzie to było? Kto chce się zabrać promem? Piątaka. A ile ma wisiana? 4800. Prawie jest na armor, ale... Dobra, pytanie, czy te rośliny takie, co strzelają, to one się respią w dzień? Co to było? Bo jak zabiję ją, to będę mógł wrócić znowu. TP-kiem się wrócę najwyżej. Żeby cutscenkę pominąć. Te rośliny tak wyskakiwały. Co to jest? Ej, właśnie mamy tą. Ale czy my w tej jaskini byliśmy? To jest ta jaskinia z tym Quen? O kurde, jeszcze jedno. Ty, jeszcze jedna, albo my już mieliśmy do oddania. Nie, to jeszcze jedna musi być. Beats.
Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!